Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że recenzuję starą wersję Lavsa. Tą w takim innym flakonie, jak jeszcze flakon miał przejrzyste boki. Tą wersję. Nie tą. Ta jest stara, ta jest nowa, tą recenzuję. Tą samą, którą kiedyś wyprzedawano na eBayu za jakieś niewielkie pieniądze wraz ze świecą. Pozdrawiam kumatych z perfuforum. Niestety głupi ja zwlekałem z kupnem tak długo, aż wykupili wszystkie sztuki. Także no cóż, mam dzisiaj tylko próbkę. No ale UNUM LAVS, a właściwie teraz nazywa się on Filippo Sorcinelli LAVS, jest to jeden z wielu przedstawicieli kościelnych kadzidlaków. Coś jak Cardinal Jamesa Healy albo Avignon od Comme des Garçons, Full Incense od Montal. Takie klimaty. Tylko że LAVS jest według mnie chyba najmniej kościelnym z tych wszystkich kościelnych kadzidlaków, ale przy okazji jeden z cięższych i intensywniejszych, bo owszem, mamy tu chłodne olibanum, ciężkie, takie dosyć dymne labdanum i żywiczno-cytrusowe elemi, no ale również mamy tutaj sporo takich świdrujących w nosie przypraw, głównie według mnie goździki, odrobinę pieprzu. No i mamy tutaj również całkiem sporo takiej ciepłej, bursztynowej, jakby tonkowo-waniliowej słodyczy w tle. Właśnie przez te nuty takie ciepłe, tonkowo-waniliowe, jest on według mnie no, nie aż tak kościelny jak pozostali przedstawiciele tego gatunku. Kadzidło jest tu nieco metaliczne, nieco kwaskowate, przypomina mi ono nieco to kadzidło, które jest w perfumach Kazba od Roberta Piguet. Jeśli znacie, to wiecie, o czym mówię. No ale zdecydowanie jest ono wygładzone i takie ugrzecznione tymi ciepłymi balsamicznymi nutami. No i z czasem zapach zmienia się w taki sposób, że staje się coraz cieplejszy, coraz bardziej balsamiczny, może nieco pudrowy. Nadal mamy te kościelne nuty, ale jest to raczej taki słodki, kadzidlany dym, aniżeli taki zimny zapach katedry. Myślę, że podsumować można to tak, że jest to takie kościelne kadzidło, ale wygładzone i posłodzone nieco balsamicznymi, bursztynowymi nutami. Myślę, że jest to w miarę trafny opis tego, co wyczuwam w LAVSie. Najdłużej zostaje z nami na skórze, a przynajmniej ze mną, takie żywiczno-pieprzowo-leśne elemi. No, co do trwałości jest naprawdę bardzo dobrze. Wytrzymuje na mnie od 8 do 10 godzin. No i w porównaniu do takiego, nie wiem, na przykład Avignon od Comme des Garçons, który wytrzymuje na mnie połowę tego, albo do mojego ukochanego La Liturgie des Heures od Jovoy, który wytrzymuje na mnie, nie wiem, 4, może 5 godzin przy naprawdę mizernej projekcji. No jest naprawdę dobrze, bo jest to od 8 do 10 godzin no. Przy bardzo dobrej projekcji, w porównaniu szczególnie do tych wszystkich przedstawicieli tego gatunku. Jest to jeden z mocniejszych kadzidlaków, kościelnych kadzidlaków. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak ocenić go bardzo dobrze, czyli 8 na 10. Myślę, że 8 na 10 to jest dobra ocena. No i będę musiał sprawdzić nową wersję, bo niestety podobno, nie wiem, LAVS został trochę popsuty. Został dosyć mocno zreformułowany, jak weszła nowa wersja flakonu. No ale nie wiem, jak się czegoś dowiem i zdobędę próbkę, to może nagram jakieś porównanie albo recenzję tego drugiego, albo może dodam w opisie, co myślę o nowej wersji, jeszcze nie wiem. W każdym razie tak, to są moje myśli na temat starej wersji. Dziękuję.